Dobrze, posłuchajcie, to witajcie już oficjalnie. Mamy wykład o dźwięku i muzyce. Zobaczymy, gdzie nam się uda dojść. Dzisiaj niestety w wersji zdalnej, bo nas uzdalniono. To tak dla osób, które mogą chcieć to później oglądać. Także dzisiaj ja będę tutaj, o, tutaj gadająca głowa moja, prawda, ale ogólnie będę pokazywać ekran. No i dzisiaj co? Dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć jakiemuś takiemu zjawisku, żeby co? Żeby jednak zagrać jakąś muzykę w trakcie działania efektu. I co? I żeby się potencjalnie do tej muzyki zsynchronizować, tak? I jakie mamy tutaj wybory. Dobra, to powiedzmy sobie, może nie, może zacznijmy od czegoś prostszego, nie wiem, czy to jest prostsze, ale zacznijmy od tego, żeby zobaczyć w ogóle, jak wyglądał taki program na Amidze służący do przede wszystkim edycji dźwięku. Znaczy, no właśnie, co to znaczy edycji dźwięku? No, zobaczmy sobie i spróbujmy sobie w pewnym sensie wyinferować, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tutaj trzeba załadować jakiś moduł, a później możemy się przyjrzeć, co to jest ten moduł. Dobrze, tutaj jest demoscena, efekty i co. I trzeba było gdzieś ten moduł znaleźć, data i powiedzmy sunglasses at night, odtworzymy i już, nie wiem, słyszycie dźwięk? Powinniście słyszeć. Nie słychać. Nie słychać, tak? A to trochę kiepsko, poczekajcie. Ja na pewno nagrywam. Ja na pewno nagrywam, tak, to. Dobra, czekajcie. Czy mówicie, że Discord może niekoniecznie, tak? Discord ma chyba taki problem, że on udostępnia dźwięk tylko jeżeli się udostępnia daną aplikację, a nie jeżeli udostępnia się cały ekran. Z tego co pamiętam. Bo teraz wydaje mi się, że u mnie, taki tylko na Windowsie. Udostępnię ekran, to jest tam opcja zaraz udostępnić dźwięk z komputera. Jak zaczynam udostępniać ekran. Wiecie co? Ja tego nie widzę. Jak mam ekran, zmień okno i sobie podam ekran, to no dobra, kurczę, nie wiem, jak to zrobić. To znaczy się, bo ja tutaj mogę głos i wideo, mogę urządzenie nagrywania, mogę wskazać coś, ale z tego co widzę, mogę tylko nagrywać z mojego mikrofonu, tak? No dobrze, to tego jakby, no niestety, to takie są nieprzyjemności związane z nagrywaniem wykładu. Związane z nagrywaniem wykładu zdalnego. No także dzisiaj mamy, wy macie dźwięk, ale bez dźwięku. No to dobra, to... To puść na głośnikach tak mocno, żeby twój mikrofon złapał. Ojejku. Jeszcze od biedy można w tym PAWU Control przerzucać dźwięk nagrywania aplikacji. Tak, ale ja już nie będę kombinować, bo się zaraz w ogóle z tym wszystkim pozacinam, tak? I będzie bieda. Dobra, to mogę puścić tak głośno, nawet na głośnikach, nie wiem czy na głośnikach, czy weźcie coś mówcie, żebym wiedział, że nic nie przestawiłem źle. Halo, czy mnie słychać? Pospieszny ze Szczecina. O właśnie, to popatrzcie, co ja teraz tutaj robię. Kombinacja, podstawiam tutaj, prawda, nie wiem, pod mikrofon, prawda, te i już. O, i teraz coś słychać? Nic nie słychać. Nie, no trochę słychać. Coś tam się przebija. Dobra, to tak. No wiem, że nędza, no i tak już będzie do końca. No ale dobra, to posłuchajcie, to skoro już mamy takie dziwne to contraption, żebyście cokolwiek słyszeli, to co? To trzeba by było coś o tym dźwięku powiedzieć. Zapauzujmy go sobie. Tam widzę, słychać, że coś gra, prawda? No to po pierwsze, co my tutaj ciekawego mamy? A pierwszą ciekawą rzecz, którą mamy, to to, że mamy cztery kanały dźwiękowe, tak?
Mamy cztery kanały dźwiękowe, na każdym będzie się coś działo, tak? Tutaj ta część, którą widzicie, te pierwsze trzy rzeczy, to jest nutka. Tak, z tego co pamiętam, to jest nutka i to by się zgadzało, prawda? To jakieś F3, F2, czyli tam która oktawa i która nutka w tej oktawie, tak? Później mamy jakąś magię, to znaczy się, tutaj mamy jakieś bity sterujące, to znaczy się, to jest cała jakby komenda sterująca, tak? I tych komend może być trochę. Teraz tak, nie pamiętam do końca, do czego służą te dwie cyferki pierwsze, ale wiem, do czego służą te ostatnie trzy cyferki. I na tych ostatnich trzech cyferkach, można zakodować różnego rodzaju komendy. Tutaj widzicie takie komendy, które w jakiś sposób zmieniają wybrzmiewanie tego na przykład tego dźwięku, tak? Przy czym dźwięki są reprezentowane w postaci fal. No właśnie, jak są reprezentowane dźwięki w pamięci Amigi? To jest dźwięk PCM, tak? Czyli możemy sobie zobaczyć Wikipedia PCM. Czyli mamy przechowywany dźwięk, no właśnie w takiej postaci, tak? Czyli jeżeli mielibyśmy idealny dźwięk, to on będzie po pierwsze próbkowany co jakiś czas, a po drugie będzie zapisywana wartość tej naszej fali, prawda, w określonych punktach, tak? Czyli będziemy mieli taki dźwięk próbkowany, czyli on będzie nam, on nie będzie generowany w czasie rzeczywistym, tylko po prostu mamy nagrane coś ze świata zewnętrznego, a umieszczone w postaci tablicy jednowymiarowej w pamięci i Amiga sobie to pobiera i może sobie pobierać do czterech takich fal. Tak, czyli mamy cztery kanały. No dobra, to może trzeba by było coś więcej jeszcze powiedzieć. No, to co można było więcej powiedzieć tutaj, popatrzcie co oni mówią, prawda, że przebieg analogowy i odpowiadający mu przebieg otworzony przy pomocy czterobitowego kodowania PCM. Co to znaczy, że czterobitowe? No to znaczy, że mamy, prawda, no od zera, że do, jak samplujemy, to w danym momencie tą falkę, to możemy jej nadać wartości, tak temu napięciu możemy nadać wartości od 0 do 15. Jakoś tam musimy to skwantyzować, tak? No to teraz pozostaje pytanie, ilubitowe próbki są na Amidze i na Amidze próbki są 8-bitowe, tak? Czyli mamy z grubsza od minus 128 do 127, tak? No i to tutaj gdzieś byśmy mogli sobie znaleźć i oni tak będą mówić, że tak istotnie jest, tak? Jakieś pytania? Nie. Dobra. Co dalej ciekawego będzie się tutaj działo? No, pozostaje pytanie jeszcze takie, no to skoro wiemy już, że będzie 8-bitowy dźwięk, to jaka jest maksymalna częstotliwość próbkowania? Krzysiek, szumisz. O, dobra. Jaka jest maksymalna częstotliwość próbkowania? No i można by było coś pogadać, prawda, powiedzieć, odnieść się do specyfikacji, ale tak naprawdę to my chcielibyśmy się tak naprawdę dowiedzieć, skąd ona się bierze. No i jeżeli nie wiadomo, skąd coś się bierze, to będziemy jak zwykle będziemy sięgać po nasz magiczny, ojejku, po nasz magiczny, co? Po nasz magiczny wykres, czyli ten wykres, tak? I z niego wszystko wynika. I co z niego wynika? No wynika z niego to, że po pierwsze sobie możemy policzyć, prawda? Policzyć sobie możemy, że ile mamy na każdą linię, ile mamy slotów na DMA. No mamy cztery sloty na dźwięk, tak? Czyli możemy sobie per kanał, czyli per jeden kanał, możemy sobie ściągnąć co? Jeden kanał to jest 16 bitów, tak? Czyli per jeden kanał możemy sobie ściągnąć 16 bitów na jedną linię rastra. To by oznaczało, że co? Że, aha, ile mamy linii rastra w ramce? Ktoś mi może przypomnieć?
Pamiętamy tego typu liczby, co nie? Halo, halo, jest tam ktoś? Jak zwykle problem zdalnych wykładów. Halo? Potwierdzam, że jestem. No dobra. Co, mamy 625 linii rastra, to znaczy, że mamy 312, jeżeli liczymy pojedynczymi ramkami, albo 625, no jeżeli bierzemy takie uczciwe paloskie ramki, tak? No to mamy tego 625. Ile to będzie? Ja muszę szybko policzyć. Potrafi ktoś szybko liczyć? Kalkulator. 625 razy 25 to wychodzi... 15625, tak? Czyli to jest tyle próbek na sekundę ściągnie. No okej, tyle podwójnych próbek, prawda? Bo zawsze ściągamy po 2 bajty w danej linii, czyli łącznie będziemy mieli, ja to też nie potrafię, to komputer jest do tego, żeby liczyć, czyli z grubsza mamy 31 kHz, tak? Przy czym tam z jakichś ograniczeń okazuje się, że w niektórych liniach to on tam nie do końca będzie w stanie to pobierać i tak dalej, więc taką bezpiecznym maksymalnym próbkowaniem na midze to jest 28 kiloherców, więc, a jak to jest z ludzkim słuchem? My tak mniej więcej co, do 10, 12, może 14 kiloherców jesteśmy w stanie usłyszeć, tak? Taką dźwięk. Zgadza się, czy ktoś jest to w stanie potwierdzić? 16 to chyba jeszcze spokojnie da się słyszeć, ale to, wyżej to zaczyna być gorzej. To znaczy to ja już nie. Z wiekiem, tak? Dzieci to tak ze 20 kilo, do 20 kiloherców słyszą, a starzy ludzie to gdzieś tak do 10 albo... No. No, ja już podejrzewam, że już do 14, tak? Jak ostatnio słuchałem przetwornicy dźwięku razem z Tilkiem, to Tilkiem słyszał, a ja już nie, prawda? Więc potwierdzam, że z wiekiem, tak? No dobra. A... To generalnie się mówi chyba, że od 20 właśnie do 20 kHz. Tak. Więc wydaje się, że tak do 14, to tutaj możemy zareprezentować jakieś fale do 14 kHz, więc wygląda na to, że te pasmo jest całkiem okej. Okay. No jedynym problemem jest to, że są 8-bitowe próbki, tak? Ale to, co jest fajne, to to, że rzeczywiście jak mamy te 4 kanały, to ten sprzęt to automatycznie miksuje. Ja teraz dobrze nie pamiętam, pewnie nas będzie Grogon oglądać, który jest muzykiem, to on pewnie później będzie na mnie krzyczeć, że ja nie pamiętam, ale to jest tak, że te 4 kanały, one się jakoś miksują i to jest tak, że chyba parzyste idą na lewą stronę, a nie parzyste na prawą stronę albo na odwrotnie, tak? Więc tak czy siak mamy tak, że no przyjmijmy sobie na potrzebę chwili, że jak mamy te kanały, jest out 0, 1, 2, 3, prawda, to powiedzmy, że te z Amigi wychodzą na, no powiedzmy, że na lewo, a te powiedzmy, że są miksowane i wychodzą na prawo. Czyli mamy stereofonię, tylko że no właśnie nie mamy żadnego takiego paningu, tak? Gdzie paning mógłby polegać na tym, że my chcielibyśmy tak naprawdę zdecydować, ile, czy troszeczkę z tego kanału przecieka w tą stronę, czy troszeczkę z tego kanału przecieka w tą stronę. No nie mamy tej możliwości, tak? Tego nie ma. Czyli no jest pełna separacja. Pełna separacja tych kanałów, gdyby chciało się to zrobić, to już trzeba to w zewnętrznym sprzęcie zmiksować, albo po prostu połączyć to w dźwięk mono i czasami tak się odtwarza na przykład na party, tak się odtwarza dźwięk z Amigi, że się jednak miksuje to w mono, żeby nie było tego dysonansu, że nam perkusja gra tylko i wyłącznie z lewej strony, a jakaś gitara czy coś innego z prawej strony, tak? No dobra. To co? To tutaj jeszcze można by było kilka ciekawych rzeczy. Troszeczkę malutki jest ten programik, ale mam nadzieję, że to da się pokazać. Po pierwsze, ojejku,
No widzicie, nie potrafię obsługiwać. Pattern to znaczy, że zaczynam grać. No właśnie, gdzieś tutaj, nie wiem, czy w tym programie będzie to ładnie widać, ale mam jeszcze drugi, w którym to troszeczkę ładniej widać. Tu są tak zwane patterny. Jak teraz ta muzyka sobie gra, powiedzmy, że włączmy ją. Aha, tylko muszę coś załadować jeszcze, żeby grało, prawda? I muszę to zrobić co? Muszę załadować odpowiedni moduł. A to co? To sobie tam gra. Ściszę, prawda? No i tutaj też widać, że z grubsza mamy wyróżnionych, mamy te nasze... Stop. Ja sobie to zapauzuję. Widać, że mamy nutki, prawda? Mamy pozycje, mamy... Jesteśmy teraz w obrębie czegoś, co się nazywa patternem, tak? Ten pattern... Znaczy się, że każdy, to w zależności teraz od trackera, tak? Bo tak się nazywają te programy. Trzeba by było pomyśleć o tym, jaką organizację w ogóle mają w pamięci te moduły. No i one mają taką organizację, że zasadniczo cały utwór składa się z patternów, tak? To znaczy się, mamy song, czyli cały utwór, i teraz w song składa się z pewnej liczby patternów, przy czym patterny mogą się powtarzać, tak? I pattern to jest właśnie to, co widzicie na ekranie, tak? Od pozycji zerowej do pozycji z reguły 63, tak? Mamy po prostu taki wycinek, taką można powiedzieć, jedną kartkę z takiego utworu muzycznego, tak? I po prostu możemy te kartki powtarzać, można w niektórych trackerach, i nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie jest w ten sposób zrobione, że tak naprawdę na każdą ścieżkę możemy mieć, to znaczy się, że tak naprawdę pattern składa się ze ścieżek i te ścieżki można też wielokrotnie powtarzać, tak? Czyli jest jakiś sposób na to, żeby w pamięci efektywnie reprezentować tą strukturę danych, która później jest przetwarzana przez ten player muzyki, tak? No dobra, czy macie jakieś pytania? Bo ja to troszeczkę tak chaotycznie mówię. Nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, tak? Coś tam, no powiem wam tylko tyle, ile wiem. Ile muszę wiedzieć jako koder robiący efekty, tak? No to dobra, to co jest takiego ciekawego i użytecznego w tym module z punktu widzenia kodera? No, z punktu widzenia kodera są przede wszystkim nutki. Możemy wiedzieć, znaczy tak, po pierwsze, co klatkę renderowanego efektu, możemy wiedzieć, na której pozycji jesteśmy w tej piosence, tak? To znaczy się tutaj, zauważcie, że mamy jakieś pozycje, to znaczy się teraz jesteśmy, jak przejdziemy do następnego, to co? O, widzicie, zmieniła się tutaj pozycja. Jesteśmy na czwartym, no teraz na piątym, prawda, na określonej pozycji, na tej pozycji, co pauzuje, będzie odgrywany taki pattern na poszczególnych ścieżkach, tak? I tutaj macie ścieżki. No ścieżki to mamy cztery w modułach amigowych, bo mamy cztery kanały, tak? I tak jest to tutaj zrobione. Czyli mogę wiedzieć, gdzie dokładnie jestem. Mogę wiedzieć, o ten mogę znać numerek i mogę znać ten numerek. Tak, czyli mogę dokładnie wiedzieć, gdzie jestem w module. No to jest pierwsza ciekawa rzecz, bo to mi daje taką absolutną pozycję w czasie, w której mogę stwierdzić, ok, od tego momentu w module chcę, żeby coś się działo. Tak mogę sobie to zrobić, tak? A druga rzecz, że jest taka, że no ok, to jest fajnie widzieć, w którym jest się miejscu, ale być może takie kodowanie tego miejsca, czy zaszywanie go jest niewygodne, dlatego że jak się współpracuje z muzykiem, to no te moduły, one
lubią się zmieniać, tak? Muzyk ma tam pewną dowolność, on może sobie zmienić pozycję niektórych rzeczy, przepisać to, więc takie absolutne synchronizowanie się do modułu, no ono jest tylko fajne wtedy, kiedy moduł jest skończony, a z reguły moduł jest modyfikowany tam do ostatniej chwili, niemalże, tak? Więc to nie jest najlepszy pomysł. Co może być lepszym pomysłem? Lepszym pomysłem może być to, żeby umieć... aha, już sobie przypomniałem, do czego jest ta cyferka. To by było, znaczy te dwie cyferki, ten numerek. No to jest oczywiście numer instrumentu, prawda? No jak już gramy jakąś nutkę, to trzeba wiedzieć, który instrument jeszcze gramy, prawda? Więc gdzieś będzie jakaś lista instrumentów tutaj i pewnie jakbym kliknął w instrument editor, to bym wlazł i bym tam widział te instrumenty, ale ja, ponieważ ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje, bo to jest Hively Tracker, to jest taki tracker chiptunowy. Chiptunowy, czyli on emuluje takie układy jak SID z Commodorka, czy AY ze ZX Spectruma, gdzie dźwięk jest, no nie jest reprezentowany w pamięci, tylko jest po prostu konfiguracja jakiegoś syntezatora muzyki, tak? Więc on w pewnym sensie, ten Hively Tracker na Amidze emuluje, no możemy sobie to zobaczyć, tak? On sobie emuluje jakieś, tutaj widzicie, rodzaje fal, prawda, trójkątna, piłokształtna, szum, coś tam, prawda, więc on tego typu rzeczy robi, przy czym tam jeszcze potrafi, no ja tutaj w ogóle nie mam pojęcia, co się dzieje, znaczy wiem troszeczkę, tu jest obwiednia ADSR, są jakiegoś rodzaju efekty, filtry, prawda, no ale to już muzycy się na tym znają, więc to jest tak, to jest nutka, to jest numer instrumentu, a tutaj będą komendy, prawda, widzieliśmy, że w ProTrackerze, że komendy mogą, że tylko jest jedna komenda, a tutaj zdaje się, że mogą być dwie komendy per kanał, jedna będzie taka ogólna, z tego co mi wiadomo, taka jak w ProTrackerze, czyli to, co widzieliśmy tutaj, tak, czyli to są bardzo ciekawe rzeczy, bo one z jednej strony pozwalają na kontrolowanie głośności danego instrumentu, na przykład, żeby można było zagrać ten moduł i znaczy, żeby zagrać ten instrument i żeby jego głośność powoli malała, tak, jak on jest odgrywany. Ale można też przy pomocy tych poleceń robić takie proste sterowanie na zasadzie pętli, na zasadzie zmiany tempa odgrywania muzyki i tak dalej, i tak dalej. No tutaj to troszeczkę widać, tak, że można zmieniać o na przykład głośność, można przestać grać ten pattern i przejść do następnego patternu, no zmiana jakiejś głośności, zmiana prędkości i tempa, czymkolwiek to jest, tak? No, jest tutaj sporo możliwości. Okej, czyli to będzie taka ogólna komenda sterująca, a tutaj być może w tym trackerze jest tak, że są jeszcze dodatkowe komendy, które jeszcze potrafią sterować samymi instrumentami, ale ja tego nie wiem i mogę ściemniać. Dobrze, to co by było ciekawe z punktu widzenia kodera, to byłoby jeszcze to, żeby no na przykład nie bazować na tej pozycji, czy jakby bazować zgrubnie na zasadzie, wiem, że w trzecim albo w siódmym patternie wchodzi taki efekt i przełączam się na ten efekt i ten efekt sobie wyświetla się na ekranie, tak? No ale jeżeli teraz chcemy w efekcie na przykład dosynchronizować coś w stylu, żeby jak, nie wiem, jak wskoczy jakaś perkusja, to żeby nam jakiś element mrugnął albo no coś ciekawego się zrobiło w zależności od muzyki, no to lepiej jest mieć dostęp do całego takiego wiersza, tak? Na takiej zasadzie, że ja mogę sobie z pamięci wyczytać, że na przykład instrument siódmy to jest, no nie wiem, jakiś talerz, prawda, i na tym talerzu ja mam to, prawda, jak zostanie no, ta perkusja zagrana, to ja mam coś tam zrobić na ekranie, tak? Więc mamy możliwość z punktu, znaczy z poziomu programisty zajrzenie właśnie tutaj do całej tej linii i przeczytanie tych wszystkich rzeczy, tak? Przeczytanie tych wszystkich rzeczy i do tego też możemy się dosynchronizowywać. I kolejną rzeczą jest to, że gdybyśmy chcieli w ogóle
w ogóle jakby niezależnie od... Znaczy chcielibyśmy umieścić po prostu punkty czasowe, tak, w tym module, które będą sterowały. Nie chcemy jakby znać konkretnej pozycji tego punktu czasowego, tylko po prostu mówimy, jeżeli zacznie się... możemy się tak dogadać z muzykiem. Posłuchaj, jak będzie wchodziło to, to weź, zaznacz tutaj, wstaw jakiś marker, bo ja od tego markera coś chcę zrobić. Nie chcę znać pozycji absolutnej, tylko po prostu chcę w pewnym momencie wiedzieć, że weszła dana sekwencja. Tak, i ja coś tam chcę zrobić. Wtedy są specjalne komendy, one nie są tutaj chyba podane, jest komenda E8. Ona chyba nigdzie tutaj nie jest wylistowana. Chyba nigdzie nie jest wylistowana. I E8 to jest specjalna komenda, która jest pozostawiona właśnie do dyspozycji programisty i często się właśnie robi na E8.0, E8.1 do E8 chyba F. Robi się właśnie omarkowywanie fragmentów w muzyce, które mają wyzwolić jakieś zdarzenie pozwalające pójść gdzieś dalej, tak? Dobra. Czy ja to zamknę? No nie zamknę. On jest jakiś taki głupi, ja go nie potrafię obsługiwać. To niech on sobie idzie. To co, wróćmy do tego... Czy macie jakieś pytania do tego protrackera? Znaczy tego Hively trackera? Jak zwykle. Znaczy jakbyśmy chcieli robić jakąś muzykę czy coś takiego, no to... przydałoby się mieć jakieś sample, prawda? I czy właśnie taką najlepszą metodą byłoby pobieranie ich, w sensie pobieranie, robienie tak od zera w takim Hively trackerze, czy można jakoś sobie odpowiednio sportować? To znaczy tak, trzeba rozróżnić to, o czym powiedziałem wcześniej. A gdybyśmy chcieli robić muzykę, to mamy do wyboru w pewnym sensie trzy narzędzia. Trzy, chociaż tak naprawdę to dwa. Chodzi mi o to, że jedno będzie hybrydą. Okej, okay. Mamy na jednym spektrum, na jednym końcu spektrum mamy to, że muzykę mamy, czy jakby instrumenty, tak? Instrumenty mamy zadane w postaci jakichś fal, prawda, które są przechowywane w pamięci, tak, i to jest pamięć. I skądś musimy wziąć te falki, tak? Musimy jakoś ze świata zewnętrznego je zdobyć, jakoś nagrać sobie, wrzucić, prawda, do jakiegoś programu i tam to odpowiednio obrobić. OK, to jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, czyli to są sample. A druga możliwość to jest synteza. No i ta synteza polega na tym, że mamy te nasze piłokształtne, prawda, rzeczy i one tam mogą jakoś się zmieniać, prawda, w czasie i tak dalej, tak? I to jest jakoś tam emulowane, bo ten player jest odpowiednio zrobiony. Czyli jeżeli mamy Hively Tracker, który robi format AHX, to jest ta opcja, tak? Jeżeli mamy Pro Trackera, to jest tylko i wyłącznie ta opcja. Tak, trzecią opcją, hybrydą, do której nie mamy edytora takiego dedykowanego, jest Cinter, tak, to znaczy się tak, tutaj mamy AHX i to będzie odtwarzane przy pomocy efektu Play AHX, to będzie odtwarzane przy pomocy Play P61. P61 to jest taki zoptymalizowany player do modułów protrackerowych, tak. A Cinter to jest też player, który ma trochę tego, tak? Moduły cinterowe to są zwykłe moduły protrackerowe, przy czym tam jest taki myk, że to możemy sobie chyba to nawet zobaczyć. Czy moglibyśmy sobie to zobaczyć? Disk Operation. Żebyście zobaczyli, o co chodzi. Workspace, Demo Scene, Effects. Tak, jest to trochę niewygodne. Play CTR, Data. I tutaj mamy
Richie Glitchy. I tutaj gdzieś powinniśmy mieć edit op position editor sampler. Nie. No właśnie, widzicie, ja zupełnie nie umiem tego obsługiwać. Mod to wave stop. Gdzieś jest edytor? Nie. Edit? Nie. A, nie wiem, w co wlazłem. Dobra. Chodzi o to, że gdzieś tutaj, aha, widać, sample name. Widzicie, jaki jest dziwny sample name? To jest nazwa pojedynczego instrumentu. I w tej nazwie pojedynczego instrumentu są zawarte wszystkie informacje dla syntezatora. Po prostu w trakcie ładowania tego modułu do pamięci po stronie Amigi, my nie musimy mieć w ogóle sampli, tak? Te sample zostaną wygenerowane przez player, tak? Czyli mamy tylko ten zapis nutowy zachowany w pamięci. Sample możemy mieć albo sample nagrane ze świata zewnętrznego, albo sample, które posiadają tylko taką nazwę, tak? I na podstawie tej nazwy ten player, on wygeneruje sobie w pamięci te sample i później będzie normalnie ich używał. Czyli można powiedzieć, że ten nasz Cinter jest właśnie taką hybrydą tych dwóch. Oczywiście ten Cinter potrafi utworzyć moduł, który można normalnie odtwarzać, tak? To znaczy się, on może wygenerować wszystkie sample i zapisać to na dysk i można tego używać, tak? Można to edytować przy pomocy ProTrackera. Więc taka jest moja odpowiedź, tak? Czyli mamy dwie skrajności, tak? Jedna, druga i trzecia hybryda, tak? OK? A to jakoś odpowiada na to pytanie, czy nie za bardzo? A powiedzmy, że trochę tak. Nie, znaczy... Mi bardziej chodziło o to, że jak powiedzmy mamy jakieś programy takie bardziej nowoczesne, typu, nie wiem, Ableton czy coś, to byśmy chcieli sobie z tego wziąć jakiegoś sampla i żeby go później wrzucić do takiego ProTrackera, no to wystarczy, że on będzie wyeksportowany jako właśnie tam 16-bitowe... No 8-bitowy. 8-bitowy, tak. Tak. Tak, tak, to znaczy się, jest jeszcze jedno ograniczenie dość fundamentalne od strony sprzętu, mianowicie ograniczenie jest takie, że jak ja wam mówiłem o tych kanałach DMA, to po pierwsze tam się pojawiało to, że one będą zawsze pobierane, zawsze będzie pobieranych 16 bitów, tak, z pamięci przy pomocy tego kanału DMA, czyli co linie rastra będą pobierane dwie próbki, 8-bitowe, więc tak naprawdę próbki są 8-bitowe. Maksymalna częstotliwość to jest na poziomie 31 kHz. Maksymalna częstotliwość próbkowania pojedynczego kanału, ale te 16 bit, ono się gdzieś będzie odzywać, prawda? Ono się będzie odzywać tam, w tym momencie, że mamy jakiś kanał, przepraszam, mamy jakiś rejestr, który będziemy konfigurować. I ten rejestr mówi, że jaka jest długość tego sampla w pamięci. No i okazuje się, że ten rejestr jest 16-bitowy, tak? Więc maksymalna długość pojedynczego sampla to jest, zdaje się, 128 kilobajtów, chociaż wydaje mi się, że większość trackerów i tak ogranicza to do 64 kilobajtów. Ale tuż znowuż muzycy musieliby się wypowiedzieć w tej kwestii, tak? Wydaje mi się, że do 64 kilobajtów jest to ograniczone, tak? A da się na tych samplach jakoś nakładać loop pointy? Tak. To znaczy się, ja nie potrafię tego pokazać, bo ja nie znam tych programów, ale kiedyś jak się bawiłem, to pamiętam, że w takim edytorze instrumentów, może mi się go uda włączyć, może to jest position editor, sampler? Właśnie nie potrafię tego robić. Może jakbym wziął i bym inny moduł podegrał, tak? Powiedzmy, że Disk Operation i spróbujemy podegrać taki moduł, który ja wiem mniej więcej jak wygląda. P61 data i powiedzmy sunglasses. Tak, chcę.
to teraz jak zrobię sampler, o widzisz, tak? I tutaj masz tą, masz ten sample cały nagrany, tak? I tutaj można rzeczywiście, o widzisz, można sobie coś zaznaczać i zdaje się, że można ustalać sobie jakieś punkty, tak? To znaczy jakieś punkty zapętlenia. Czyli ja ci dokładnie nie pokażę, ale wydaje mi się, że kiedyś byłem w stanie zrobić coś takiego, że jak powiedzmy mamy ten edytor, w którym widzimy tą falkę, ona tam jakoś, prawda, tak wyglądała, to możemy sobie ustalić jakimś takim haczykiem tutaj i tutaj, że on teraz jak zacznie go odgrywać, to on będzie leciał tak, prawda, do tego punktu, potem zrestartuje się i znowu będzie leciał od tego punktu i od tego punktu, tak? Czyli można je zapętlać. Samym edytorze, okay, można, samym edytorze można je zapętlać. Dodatkowo, dodatkowo jest tak, że sprzęt je automatycznie zapętla, tak? To znaczy, jeżeli teraz sobie zdefiniujesz, że twój sample ma ileś tam, prawda, jakąś tam długość, to jak on dojedzie do końca tego sampla, to automatycznie, przeniesie wskaźnik, ten swój wewnętrzny, tak, na początek, tak jak tam ustaliłeś odpowiedni rejestr, ok? Ok, a czyli jak mamy takiego trackera, to on pod spodem, jeżeli by chciał faktycznie zakończyć jakiegoś sampla, no to on musi dać wskaźnik na jakiś pusty... Nie, on musi po prostu wyłączyć kanał DMA. Okay. Tak, to znaczy się my będziemy kontrolować sobie te kanały DMA, będziemy mówić, czy my chcemy, żeby kanał pobierał i zaczynał odtwarzać, czy po prostu, żeby sobie siedział cichutko, cichutko i nic ciekawego nie robił, tak? Czyli powracając, jak to się robiło? Powracając tutaj, tak, widzimy, to jest... Czwarty instrument to jakieś polecenie A0. Co to jest polecenie A0? To jest volume slide, tak? Czyli jakaś manipulacja głośnością. Ok. Dobra. To co? To mamy mniej więcej jakieś pojęcie, jak to działa, tak? To znaczy się, struktura danych będzie wyglądać w ten sposób, że z jednej strony, jak mamy moduł, taki moduł trackerowy, to będziemy mieli jakąś tabelę instrumentów, czyli instrumenty. No i teraz w zależności od tego, czy to jest AHX, czyli synteza, czy to jest ProTracker sample, tak, to będziemy musieli mieć jakąś listę, tablicę opisów tych instrumentów i ewentualnie gdzieś w pamięci będziemy mieli sample 1, sample 2, no sample 3, prawda, one gdzieś tam będą sobie uszeregowane w tej pamięci. Teraz to jest najważniejsze, bardzo ważne jest to, że to w sposób naturalny musi sobie siedzieć w pamięci chip, tak, sample, ponieważ na tym będą operować nasze kanały DMA, to one muszą sobie siedzieć w chipie. No oprócz instrumentów będziemy mieli song, tak, i na song będą się składały numery patternów. Tak, tutaj będzie ta pojedynczy taki item, to jest numer patternu. Numer patternu. No i ostatecznie mamy co? I ostatecznie mamy patterny, czyli pattern 1, pattern 2 i tak dalej. No i tutaj ten pattern to jest od 0 do 63 i tutaj jest to wszystko, co wy tutaj widzicie, tak? OK. Kolejną rzeczą jeszcze ważną jest to, że no, ten moduł ma jakąś ogólną konfigurację, tak? Tak, OK. Czyli te dane wszystkie sterujące, to jeszcze warto o tym powiedzieć, czyli te dane sterujące, one mogą być gdziekolwiek w pamięci, tak? Mogą być w faście, mogą być w chipie, wszystko jedno, tak? Natomiast to musi być w chipie. Dobra. Kolejną jeszcze ważną rzeczą jest to, że moduł ma jakieś swoje tempo odgrywania tych nutek, tak? To znaczy się, że co jakiś czas musi wskoczyć przerwanie, które przekonfiguruje nasze układy
przekonfiguruje układ Paula, tak? No bo ten układ, który odtwarza w Amidze, nazywa się Paula. Więc będziemy jakoś sterować przerwaniem. I mamy dwie metody sterowania przerwaniem, tak? To znaczy się, musimy się zastanowić, jaka jest, prawda? Może inaczej. Jak mamy tutaj tego protrackera naszego, to powstaje ciekawe pytanie, a ile czasu jest między 15 a 16, tak? Jak ja sobie tutaj odgrywam, to ile czasu dokładnie upływa między tą pozycją a tą pozycją, tak? No i mamy dwie możliwości. Jak ona jest bardzo równa, to można ją policzyć w V-blankach, tak? Czyli możemy co jedną 50 sekundy, tak? Czyli jeżeli nasze tempo odtwarzania jest jakieś takie fajnie podzielne, czyli powiedzmy jest wielokrotnością 25, tak? To jest jakieś k razy 25 milisekund jest między dwoma wierszami, to wtedy taki moduł można używać, wciskając procedurę odtwarzania do procedury obsługi przerwania, wygaszania pionowego, tak? Czyli do naszego V-blanka, czyli raz na którąś klatkę ono będzie się odpalać i będzie nam analizować, co się dzieje, i będzie reprogramować wszystkie układy, znaczy cały układ muzyczny. Powinno być 20 milisekund? 1/50, no to 20. Nie, nie potrafię liczyć. Naprawdę? Okej. Okay. Naprawdę, no nieważne, prawda? Znaczy się, no to jest... Zobaczmy, 25 razy... No dobra, niech będzie 20, prawda? Ja się kłócić nie będę. 0. Dobra, 20 milisekund. Załóżmy. Dobra. To jest fajne, tak? Czyli po prostu mamy tą naszą oś i mamy tutaj te nasze 20 milisekund. I już, prawda? I mówimy po prostu, że co którąś odpalamy go periodycznie, tą procedurę i już. I to ma pewną zaletę. Odpalanie w V-blanku ma pewną zaletę, ale nie z każdym modułem tak się da zrobić. To znaczy się, jeżeli chce się odpalać tą procedurę w V-blanku, to trzeba powiedzieć muzykowi, posłuchaj, jak będziesz tam ustalać tempo, to w tej piosence, to ono musi być jakieś tam określone. Tak? I trzeba się na tym zastanowić. Dlaczego fajnie w V-blanku jest odpalać? No bo pomyślcie sobie o tym, że chcecie ten wasz raster podzielić na jakieś fragmenty, tak? I wy byście nie chcieli, powiedzmy, że jeżeli jesteście gdzieś tutaj w tym waszym rastrze i generujecie efekt, to nie chcecie, żeby generowanie waszego efektu, prawda, potencjalnie zostało przerwane przez co? Przez procedurę, która robi coś pod przerwaniem, tak? I nie wiadomo, ile dokładnie czasu wyżre, tak? Jeżeli na przykład chcielibyście docyklować efekt albo, no nie wiem, no zrobić coś takiego, co to spowoduje, że no chcielibyście mieć stabilny chociażby frame rate, tak? To lepiej jest po prostu kontrolować, gdzie i kiedy dokładnie wam się odpali ten wasz replier, tak? Ta procedura odtwarzania. Drugą opcją, zaraz sobie zrobimy przerwę, drugą opcją jest to, żeby nie bazować w ogóle na V-blanku, tylko żeby bazować na układach CIA. Układy CIA to są układy w Amidze, które jeszcze z Commodorka pochodzą i one mają dosyć dużą dokładność sterowania. Z tego, co pamiętam, mogą sterować, żebym wam nie powiedział, coś rzędu, że podstawowym liczniczkiem, czy mają wewnątrz liczniczek, i ten liczniczek zwiększa się mniej więcej 709 kHz na sekundę.
Znaczy 709 tysięcy razy na sekundę się zwiększa, tak? I zdaje się, że można ustalić, pewnie się pomylę, ale wydaje się, że można ustalić co najmniej 16-bitowy trigger, tak? Czyli innymi słowy mówiąc, działa to w ten sposób, że zlicza do pewnego poziomu, potem spada i generuje przerwanie, tak? Czyli tutaj będzie generować nam przerwania. Tak? I tutaj mówimy, że tutaj jest jakieś K, tak? Więc co K tyknięć takiego zegara będzie nam generować przerwanie ten układ. Ja w ogóle o nim nie mówiłem, może będziemy mówić o nim, jak jeszcze opowiemy sobie o stacji dysków, tak? Bo tam nam się troszeczkę będzie przydawać ten timer, żeby sterować określonymi rzeczami. Ja być może to jeszcze zweryfikujemy sobie, jak podejdziemy do tego. Tutaj rozdzielczość tego zegara jest bardzo duża, więc swoboda generowania tego przerwania, kiedy ono dokładnie będzie wypadać, jest bardzo duża. Oczywiście musimy sobie taki timer zarezerwować, musimy się być pewni, że nikt go nie używa. Tych timerów jest 4 sztuki. Zdaje się, tak? Więc spokojnie sobie będziemy w stanie tego użyć. I co? Jeszcze ciekawego? No, z tym CIA-em jest problem taki, że my teraz w ramce nie wiemy, kiedy dokładnie ta procedura nam wypadnie, tak? W ramce jednej ta procedura obsługi tego przerwania może wypaść tutaj. W innej ramce może wypaść tutaj, jeszcze w innej ramce może wypaść tutaj, prawda? Więc gdybyśmy sobie teraz to chcieli przeanalizować, to powiedzmy, o, w tej ramce wypadnie tutaj. No to nie jest w żaden sposób dosynchronizowane, tak? Tutaj by było 3, tutaj by było 2, tak? Nie, 2. Okay, więc to jest troszeczkę z naszego punktu widzenia, tak nie panujemy dokładnie, znaczy ten obraz, czyli procedura kontrolująca obraz i procedura kontrolująca dźwięk, one nie będą zsynchronizowane ze sobą, tak? Więc to może powodować jakieś dziwne rzeczy. No dobra, to takich troszeczkę szczegółów technicznych i myślę, że możemy sobie zrobić przerwę. Czy macie jakieś pytania? Cisza. Nie dałoby się tego CIA jakoś wykorzystać, żeby, nie wiem, square wave'a jakiegoś prostego sobie wygenerować? Nie. Bo sample muszą być w chipie, tak? Więc... Żeby zagrać cokolwiek, musisz zapisać to do chipu i później, no właśnie, prawda? Później zmusić te układy, żeby one to sobie z chipu pobrały. Więc nie ma sensu, tak? To co de facto, wydaje mi się, że to, co de facto robi AHX i Heavily Tracker, to one robią jakiegoś potężnego prekalka. Ten prekalk zajmuje z grubsza 450 kilobajtów, 450 kilobajtów RAMu i tam, zdaje się, są skeszowane wszystkie możliwe fragmenty fal, które on będzie odtwarzać, ten tracker, i później on sobie rezerwuje jakieś bufory robocze w chipie i po prostu w nich układa sobie, jak brzmią te instrumenty, i można się domyślać, że to zżera bardzo dużo mocy obliczeniowej. Rzeczywiście, jak się odpali AHX-a na Amidze 500, to on wyżera dobrą, nie wiem, 1/3, może nawet 1/2 rastra, tak, jak już się odpali, więc no, on jest taki troszeczkę, no właśnie, no jest to obciążający mocno, tak, stąd z reguły korzysta się z ProTrackera albo z Cintera, dlatego że one nie generują w czasie rzeczywistym tych sampli, nie składają ich do kupy i w związku z tym jest fajnie. Natomiast powracając być może jeszcze do pytań od Michała, no muzykę w chwili obecnej, a przynajmniej z tego, co rozumiem, to muzycy robią w ten sposób, że pracują sobie na jakichś audio workstations na PC-cie i mają jakiś proces, przy pomocy którego no mniej więcej rozumieją, jakie są ograniczenia Amigi i potrafią tak jakby na tym audio workstation spracować, że później jest im to w miarę łatwo przenieść do ProTrackera, tak?
Ale z grubsza polega to na tym, że sobie pracują na audio workstations, przychodzi jakiś moment, w którym po pierwsze biorą i na przykład kilka instrumentów renderują do jednego sampla i później taki wieloinstrumentowy sample wgrywają do Amigi i jego używają i tam jakoś układają te nutki, także to jest taki proces, no w pewnym sensie proces portowania tego modułu na Amigę, tak. No imersja słaba wtedy. Słucham? Imersja słaba wtedy, nie ma tego takiego autentycznego filmu. No nie ma, ale to wiesz, to jest tak, że no niektórzy się na to buntują faktycznie, jak muzycy oceniają swoje moduły, to z tego co rozumiem, to jest to jakiś kryterium. Ach, prawda, oszukuje, zmiksował wszystko na PC-cie i wrzucił i dlatego to tak fajnie brzmi, tak? Gdyby to spróbował zrobić tak autentycznie, no to no ale to już, prawda, ja nie będę wnikać, jak to jest robione. Ja jestem tylko koderem, ja się na muzyce nie znam, tak? Znaczy trochę się znam, ale tylko tyle, ile muszę. Dobra, zróbmy sobie jakąś przerwę. Co, że przerwę może zróbmy tak do 25 sobie zróbmy przerwę. Dobrze, to jesteśmy po dosyć intensywnej przerwie. Piotrku, chyba się nie wyciszyłeś. Dobra, to co my byśmy jeszcze chcieli pokazać? Dobrze, to mniej więcej wam zarysowałem parę rzeczy, tak? Strukturę modułu, strukturę tego, że moduł, że tą procedurę trzeba kiedyś odpalić, tak? I że mamy kilka wyborów, dowiedzieliście się, jakie mamy sample, no to teraz trzeba by było jeszcze szybciutko spojrzeć sobie w jakieś takie prościutkie rzeczy. Pierwszą prościutką rzeczą to jest to, że wypadałoby sobie popatrzeć, jak można skonfigurować taki pojedynczy. Powiedzmy, że chcecie zagrać jakiś pojedynczy dźwięk, tak? No to mamy jakiś prosty konwerter, który tworzy taką strukturę, gdzie te próbki będą umieszczone w pamięci chip. Co my tutaj mamy? No mamy przede wszystkim długość czyli rozmiar tej próbki, czyli to, ile jest 16-bitowych słów de facto, tak? Ale mamy też RAID i RAID będzie trzeba jakoś, RAID, to znaczy się musimy powiedzieć sprzętowi, w jaki sposób ono ma to odgrywać, tak, to znaczy się ta częstotliwość próbkowania, ona będzie jakaś, no i można, powiedzmy, 20 kHz, no i można ten dźwięk albo zagrać trochę szybciej, to znaczy się odtwarzać te próbki z częstotliwością, powiedzmy, 22 kHz, albo troszeczkę wolniej, 16 kHz, w zależności od tego zmieniać, wybierać różne nutki, tak? No więc jest jakaś, aby się tutaj przyjrzeć temu, prawda, no to jest jakaś skala, że nutce odpowiada, prawda, odpowiednia częstotliwość, tą częstotliwość można przeliczyć, jak się ją przeliczy, no to trzeba ją wrzucić do odpowiedniego rejestru i jakoś tam tą maszynerię skonfigurować. Więc to, co możemy dla danego kanału dźwiękowego zrobić, no to po pierwsze możemy mu podłączyć dany dźwięk, tak, gdzie podczepienie dźwięku to jest po prostu ustawienie odpowiedniego rejestru na to, gdzie się te próbki zaczynają w ramie, no i widać tutaj, że muszą się zaczynać pod parzystym adresem. Jest jedno ograniczenie. Ten rejestr jest 16-bitowy, więc jeżeli ta próbka ma 128 kB, no to tutaj wpiszemy tam odpowiednio tyle, ile trzeba. A tutaj mamy jak na podstawie, no, z jaką częstotliwością de facto chcemy odtwarzać ten dźwięk. Możemy oczywiście ustawić sobie głośność dźwięku. Tak, mamy jeszcze dodatkową możliwość, tak, możemy 6-bitową wartość ustawić. No i ostatecznie mamy tak, że mamy każdy, kontrolujemy kanały DMA, tak, czyli każdy z kanałów możemy włączyć lub wyłączyć, tak. No tylko że my tego bezpośrednio nie robimy, jeżeli to sobie klikniemy nawet gdzieś, to ja nawet kiedyś się tym bawiłem troszeczkę, miałem jakiś test do tego, ale to jest na tyle proste, że stwierdziłem, że nie potrzebuję tego testować, już zaczęło kiedyś działać i tak to zostawiłem.
Więc z czego ja korzystam? Ja korzystam przede wszystkim z procedur, które są w katalogu AHX, CTR i P61, tak? No i to są procedurki, które, no, jak widzicie, one są napisane w assemblerze, więc tu nie wiadomo, co się dzieje, prawda? No jest to w pewnym sensie troszeczkę czarnej magii tutaj, tak? O czym nie będę za bardzo opowiadać. Tu jest jakaś konfiguracja tego playera, znowuż w assemblerze, coś tam trzeba ciekawego zrobić. Może powiedzmy, podobnie jest z CTR-em, znowuż w assemblerze. Widać, że tutaj dla odmiany on jest dosyć krótki, tak, ten Cinter, więc jest on przystosowany do takich produkcji typu intra, czy nawet intra 4-kilobajtowe, tak, więc można sobie do intra 4-kilobajtowego wcisnąć jakiś moduł i to jest fajne, bo zauważcie, że ona po pierwsze jest krótka, więc mało zajmuje po kompilacji, moglibyśmy nawet sprawdzić, ile zajmuje po kompilacji, tak z ciekawości, tak. Ojejku, tylko jestem nie tutaj, CD-lib, lib-ctr, no i z grubsza 1 kilobajt po kompilacji zajmuje, więc nieźle, tak? I co ten Cinter potrafi zrobić? On potrafi nam pogenerować jeszcze sample, tak? Więc tu jest zarówno replier, to znaczy się procedura, która działa pod przerwaniem i konfiguruje układ muzyczny, jak i inicjację modułu, która polega na tym, że coś tam się wygeneruje, jakieś sample w pamięci, tak? No i ten AHX, on jest jeszcze gorszy, bo on jest w postaci binarnej, ja nigdy nie dostałem do niego źródeł, więc patchowanie jego, nie będę mówić, jak go się patchuje, ale ja go tam, prawda, mu wyperswadowałem coś bardzo nieprzyjemnego i go jakoś tam patchuje. No dobra, to pokazaliśmy sobie to, że to są tak naprawdę zamknięte moduły i niewiele da się z nimi zrobić i trochę hakerki było wymagane do tego, żeby coś ciekawego z nich wyłowić. No i co można z nich ciekawego wyłowić? No to się przypatrzmy, bo się coś tutaj ciekawego dzieje. No to siup, czyli efekt. Wiem, że nie będziecie słyszeć, ale mam nadzieję, że przekonam was, że można coś ciekawego robić. No więc nie słyszycie, ale widzicie, co się dzieje. Tak? Co się tutaj dzieje? Po pierwsze, z poziomu waszego efektu możecie mieć dostęp do pozycji, tego modułu, tak? Czyli macie, który w kolejności pattern jest grany. Także każdej pozycji jest przypisany jakiś pattern, tak? I w której pozycji w tym patternie jesteśmy. Macie też na kanale, jaka ostatnio komenda została odegrana, tak? To znaczy macie instrument, komendę, głośność oraz jakiś tam ciekawy parametr. I można również się dostać do pamięci sampla i sobie z tego sampla i sobie po prostu z tej pamięci wyjąć próbki, no i tak jak widzicie, można je przedstawić na ekranie, tak? Oczywiście tutaj można przewijać to, prawda, mogę sobie tam, prawda, do przodu, do tyłu, to, prawda, mogę sobie jakoś tam, jakąś interakcję mogę sobie podjąć z tym modułem. Więc mam jakiś interfejs do tego replayera, przy pomocy którego mogę sobie wyciągnąć określone rzeczy. No i to się dzieje tutaj, tak, to znaczy się, jak rysuję sobie na bitmapie określone rzeczy, to mam tą strukturę P61 OSS data i tutaj mam jakieś informacje typu, gdzie się zaczyna odgrywany sample, gdzie jest początek zapętlenia, gdzie jest koniec zapętlenia, jakieś inne ciekawe parametry mogę sobie stamtąd wyciągnąć. Zdaje się też, że mogę sobie wyciągnąć, aha, z tego sobie wyciągam i rysuję te, widzieliście te takie waveformy, tak? A skąd wyciągam sobie tą drugą część, czyli informacje o tym, co jest w chwili obecnej odgrywane? Okazuje się, że jest globalna struktura P61 Control Block i z niej mogę sobie, tak jak widzicie, wyciągać po pierwsze Control Block, a później Channel Block, tak? I Control Block tu posiada wszystkie informacje,
wszystkie ciekawe informacje, to znaczy naszą pozycję w module, jakieś informacje, jakąś konfigurację. Posiada również ostatnie 4 bity z ostatniej komendy E8, więc jeżeli umieszczę komendę w E8, to w tym miejscu mogę sobie odczytać, jaka ostatnia była wartość z E8. Czyli mogę sobie zrobić takie, no właśnie to, co wam mówiłem, te event driven, tak, że przychodzi mi jakieś zdarzenie z modułu, ja sobie to czytam, zeruję tego E8, a następnie coś robię w module. Co się tutaj jeszcze ciekawego dzieje? No i oczywiście mam jeszcze P61 Channel Block, czyli to jest konfiguracja danego kanału i tego, co się w tym danym kanale dzieje. No i tutaj, jak widzicie, jest tego sporo. I pozostaje pytanie, jak z tego skorzystać, tak? Ale jak zobaczyliście, istnieje możliwość zaglądania do tego modułu i robienia takiej głębokiej introspekcji, więc na podstawie tych danych można w ogóle zrobić taki efekt, który będzie bazował po prostu na tych samplach, tak? Na tym, że tak jak widzicie sobie to, co się tutaj, prawda, działo, że po prostu te falki, które się tutaj generują, prawda, że te dane weźmiecie i w jakiś fajny sposób zareprezentujecie, tak, nie wiem, nałożycie to na jakiś okręg, czy na jakiś kształt, czy przetworzycie jakoś tam bliterem, żeby coś ciekawego z tego wynikało, prawda, to też mógłby być ciekawy efekt, tak, i do tych danych macie dostęp, możecie na podstawie nich zrobić coś ciekawego, tak, i macie również moduły, więc można działać, tak, więc może to być ciekawa inspiracja do tego, żeby zrobić jakiś ciekawy efekt. Kolejnym playerem jest ten nasz AHX i zobaczmy sobie, jak wygląda AHX. Raczej nie zachęcam was do bazowania na AHX-ie, dlatego że AHX ma sporo ograniczeń, które czynią go no, nie tak użytecznym z punktu widzenia naszych produkcji, tak? Ale zobaczmy sobie, że tak naprawdę mimo tego, że tak, tutaj tak widzicie, że on sobie doładowuje jakieś dane z dyskietki, nieważne co się dzieje, ale widzicie też, że co się dzieje, że tutaj też są jakieś falki generowane, można też sobie coś zrobić. Już nie udało mi się dokopać do tych informacji o nutkach, wydaje mi się, że da się to również zrobić. I tutaj widzicie też ciekawą rzecz, widzicie tego, ten niebieski obszar, to jest właśnie to, ile zajmuje ta procedura odtwarzania dźwięku, tak? To znaczy się, ten niebieski fragment jest pod przerwaniem. Widzicie, że jak on tutaj mi coś nachodzi, to się nachodzi na ten obszar generowanego obrazu, prawda? To coś się zaczyna dziwnego dziać, ale też to się da zrobić, on zajmuje dużo. Ciekawszym playerem jest ten nasz Cinter. Wydaje mi się, że Cinter, z Cintera już korzystaliśmy w jednym intrze, więc jak najbardziej, gdybyście chcieli coś zrobić w oparciu o niego, to można to zrobić. On oczywiście wymaga tego, żeby początkowa inicjacja przeszła i wygenerowała sobie poszczególne sample, tak? Więc trzeba troszeczkę poczekać. Tutaj on napisał, prawda, że surowe sample, które są dostarczone z modułem, ważą tyle. On oczywiście w pamięci jest w stanie sobie dogenerować te 200-300 kilobajtów nowych sampli i jak widzicie, można sobie coś ciekawego tutaj robić, tak, i widzicie, że w jakiś sposób widać nutki i można bazować tutaj jakoś na tym, co się tam w środku ciekawego dzieje. Oczywiście trzeba by było na to poświęcić troszeczkę więcej pracy niż ja. Właściwie najdogodniejszym efektem, znaczy najdogodniejszym playerem, na podstawie którego możecie bazować, jest ten Play61, tak? To jest tamten efekt. Czy coś jeszcze ciekawego powinienem powiedzieć? Może wy macie jakieś pytania? Ja w sumie mam takie, może już kwestii takiej praktycznej. A jak to wygląda, jak robicie już efekty takie swoje na jakieś demo party, to robicie to raczej w ProTrackerze, czy właśnie w takim miksie, czy w tym Cinterze?
Zasada jest taka, że do dema robimy w ProTrackerze i konwertujemy to do P61. Tak, jest tutaj w tym P61 jest jakiś skrypt, który konwertuje z takiej postaci jakiejś do takiej postaci, no troszeczkę bardziej skompresowanej, tak? Więc tak to robimy. I większość tak robi, tak? Ten Player 61, on jest bardzo efektywny, zżera mało czasu i no, jest fajny. Jeżeli robimy intra, czyli 64 kB, 40 kB, 4 kB nie robiliśmy do tej pory, to Cinter. Zdecydowanie Cinter z lekką domieszką własnych sampli, tak? To odpowiada na pytanie? Tak, po prostu byłam ciekawa, czy faktycznie w XXI wieku dzisiaj ludzie tak w tym ProTrackerze sobie robią cały ten pipeline i to jeśli znaczy... tak, to mnie to cieszy. Tak, tak, oczywiście, że tak robimy, tylko należy mieć na uwadze to, że po prostu jak muzyk pracuje, to pracuje na PC-cie, a potem jest ten proces upychania kolanem tego modułu, tak? No tak. Tej muzyki w moduł amigowy. Mhm. Michał miał pytanie? No, ja chciałem tylko dopowiedzieć, że w sumie w tym momencie dużo ludzi pracuje na trackerach, bo to jest taki sentyment, plus no, nawet takie hardware'owe trackery. Jest taka polska firma, nazywa się Polyend i zrobiła takiego super hardware'owego trackera ostatnio i no, to jest dosyć popularne w sumie. Znaczy, że z sentymentu ludzie robią, to wiem, bo... Znaczy to jest tak, że po prostu inaczej trzeba wtedy myśleć o tej muzyce, bo w tych takich bardziej nowoczesnych tych audio workstation, no to zazwyczaj myśli się o tym, że czas idzie w prawo, a tutaj czas idzie w dół. I tak naprawdę... No jest trochę jeszcze więcej różnic. ProTracker akurat jest wyjątkowo prymitywny, ale tak w porównaniu do wielu takich nowoczesnych trackerów, no to... No tak, coś tam ograniczenia rozwijają. No, wydaje mi się, że istnieje jeszcze coś takiego, taki tracker, który się nazywa Renoise i on chyba nadal jest używany, tak, więc to widać, że to jest jakiś cały taki kombajn, który chyba jeszcze się mieści w zakresie tego, czy on wygląda jak tracker? Rzeczywiście, no wygląda jak tracker, prawda? Znaczy wygląda jak tracker, jak go się w odpowiednim, jak się w odpowiedni obrazek kliknie. Aha, no to tutaj widać jakąś część trackerową, ale oprócz tego, prawda, on ma mnóstwo jakichś innych wichajstrów. Natomiast z tego, co rozumiem, to JazzCat nie pracuje w Renoise, tylko ma jakiś, nie wiem, inny jakiś taki audio workstation i sobie tam coś robi. Co bardziej przypomina jakieś takie sekwencjonowanie. To inaczej wygląda, ale to każdemu tam muzykowi, co mu wygodniej, prawda? Nie będę w to wnikać za mocno. Dobra, posłuchajcie, to mi się wydaje, że ja z dźwięku wszystko już pokryłem. Nie ma tego tak dużo, tak? Także jeżeli jeszcze nie uwzględnialiście tego w swoich efektach, no to uwzględnijcie po pierwsze to, co mówiliśmy podczas przerwy, czyli fizyka. Prostą fizykę być może dałoby się zrobić, a po drugie macie dane z muzyki i te dane z muzyki, może na tym można zbudować efekt jakiś ciekawy, tak? Więc gdyby się okazało, że któraś z tych waszych koncepcji, którą chcecie rozwinąć, no okazuje się, że jest zbyt oporna, to też jest jakiś kierunek, którym możecie podążać. Co ja jeszcze tutaj mam ciekawego dla was? No, 7 stycznia to się spotykamy po to, żeby coś porozmawiać o tych waszych prototypach. I właściwie 14 stycznia będzie już ostatni efekt, będzie już ostatni wykład, tak? No i w tym ostatnim wykładzie opowiem troszeczkę o paru rzeczach, to znaczy się o sterowaniu efektem przy pomocy klatek kluczowych, o jakichś takich detalach systemowych, czyli zarządzanie pamięcią, zarządzanie zadaniami, przerwaniach, plikach, zdarzeniach, tak? Bo okazuje się, że te efekty można sterować przy pomocy myszki, klawiatury. Być może ktoś by chciał zrobić nawet że joysticka, ale to nie za bardzo ma sens na chwilę obecną, także da się to robić. I pewnie chciałbym opowiedzieć troszeczkę o tym, jak jest robiony dostęp do dyskietki, bo okazuje się, że na Amidze
kontroler dysku jest, prawie go nie ma, tak? A dzięki czemu zyskujemy niesamowitą swobodę nad tym, jak zorganizować bity na dyskietce, no ale niestety to powoduje też lekki ból głowy, bo trzeba te wszystkie aspekty fizyczne dyskietki rozpoznać. Dobra, czy macie jakieś pytania, czy kończymy? Nie słyszę pytań. No dobra, to w takim razie, co? Aha. Ja wrzuciłem tego trackera, co mówiłem, że hardware'owy. A, point tracker, no widzę, widzę. Jakby kogoś to interesowało, no ale uważam, że fajnie, że nadal coś takiego jest. Dobra, no to w takim razie już kończę nagrywać.